Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Faryzeusze jako grupa religijna zazwyczaj nie kojarzą nam się pozytywnie, ani nawet neutralnie. W języku polskim używamy słowa faryzeusz na określenie kogoś obłudnego, hipokryty. Dzisiejsza Ewangelia odsłania tę właśnie hipokryzję faryzeuszy, u której źródła leży przesunięta perspektywa oglądania rzeczywistości. Zapatrzeni są w prawo, a właściwie w niektóre jego fragmenty, dlatego zamiast zobaczyć głód uczniów, widzą ich brak przestrzegania odpoczynku szabatowego. Jezus nie pozostawia ich skrzywienia bez komentarza. Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. I nam, i faryzeuszom zdecydowanie łatwiej widzieć braki i błędy drugiego, niż empatycznie zrozumieć jego głód i biedę. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.